Cześć, mam na imię Ania i od 5 lat mieszkam w Australii. Gdy w 2015 roku pakowałam walizki z biletem w jedną stronę do Sydney, nie wiedziałam tak naprawdę, jak emigracja ukształtuje moje życie. Z jednej strony doświadczamy całej gamy nowych smaków, emocji, wrażeń, spotykamy nowych ludzi, poznajemy nowe miejsca. Równocześnie myślę, że tęsknimy. Myślę, że tęsknota za domem pozostaje w nas zawsze, nawet kiedy tak naprawdę wewnątrz czujemy już, że mamy 2 domy. Zawsze znajdujemy się trochę jakby w rozkroku. Trochę tu, trochę tam, czyli szczere rozmowy o emigracji to cykl wywiadów z osobami, które mają emigracyjne doświadczenia za sobą. Pomyślałam sobie, że być może rozmowy o tych doświadczeniach i rozmowy właśnie o tych emocjach pomogą nie tylko mnie, ale także innym osobom, które znajdują się w podobnej sytuacji. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że rozmowa jest dobra na wszystko. Lubię dzielić się doświadczeniami z innymi osobami. Mam wrażenie, że jak rozmawiamy z ludźmi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, możemy się od nich bardzo wiele nauczyć. Być może poczujemy jakąś ulgę, że nie jesteśmy tak naprawdę z tym wszystkim sami. I tak właśnie narodził się pomysł tych wywiadów. Do wywiadów zapraszam osoby czasami znane publicznie. Są to osoby, które, jeśli interesuje Was na przykład Australia, bądź też w ogóle dalekie podróże i emigracja, możecie znać z różnych kanałów społecznościowych. Czasami są to po prostu moi bardzo bliscy, drodzy przyjaciele i przyjaciółki. Ale wszystkie te osoby mają niesamowite doświadczenia za sobą. Bardzo szanuję ich za ich wiedzę, za ich wrażliwość i pomysł tak naprawdę tych rozmów jest taki, żeby były one trochę w rytmie slow, dlatego nie robimy ich na żywo, nie spieszymy się. Raczej też ich nie edytujemy, tak więc bądźcie przygotowani na to, że są to rozmowy bardzo szczere, raczej niefiltrowane, czasami na tematy trudne, czasami filozofujące, ale dla tych, którzy śledzą moje jakby poczynania tutaj w Australii od jakiegoś czasu i znają mój kanał, no wiecie na pewno, że ja tak właśnie podchodzę do życia w taki dość refleksyjny, filozofujący sposób. I myślę, że tego mniej więcej też po tych rozmowach możecie się spodziewać. Zapraszam Was serdecznie na ten cykl. Widzimy się co 2 tygodnie. W każdą środę, co 2 tydzień będzie dodana nowa rozmowa, nowy wywiad, każdy z nich z zupełnie nowym gościem. Tak więc zapraszam Was na nie serdecznie.